sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Na ten mecz długo we Włocławku czekano. W pierwszym spotkaniu obu zespołów Stelmet Enea BC Zielona Góra mocno zbił Anvil Włocławek, więc Rottweilery nawet pomimo braku trzech zawodników wyczekiwały rewanżu. Zanim jednak doszło do zmagań na parkiecie, miły akcent w imieniu koszykarskiego Włocławka, speaker zawodów pogratulował reprezentantom Polski zwycięstwa nad Hiszpanią, a prezes zarządu KK Włocławek Arkadiusz Lewandowski wręczył pamiątkową ramę Łukaszowi Koszarkowi, który rozegrał w kadrze mecz numer 200. Czwartkowe spotkanie lepiej rozpoczęli goście. Łącznie 10 punktów Ludde Hakanssona oraz byłego anwilowca Jarosława Zyskowskiego wyprowadziło Stelmet na dystans 12 oczek. 16-4 i trener Igor Milicic musiał poprosić o czas. 6 trójek zielonogórzan przy 8 pudłach z dystansu gospodarzy dały gościom prowadzenie po pierwszej kwarcie. 30-12. Pierwsza trójka gospodarzy rękoma Michała Sokołowskiego wpadła do kosza w 11 próbie, w 12 minucie meczu. Niestety goście prowadzili już wówczas 35-15 i grając bardzo pewnie dyktowali warunki gry. Włocławianie nieco odzyskali rytm w drugiej części kwarty po trójce Rolanda Fejmanisa i trafieniu Szymona Szewczyka, ale goście nadal prowadzili, było 40-31. Zielonogórzanie co prawda przestali trafiać za trzy, żadnej celnej trójki w tej kwarcie, ale dzięki skuteczności Zyskowskiego, 16 oczek i Drew Gordona, wygrywali do przerwy 46-35. Włocławianie ruszyli z impetem po przerwie. Problem w tym, że ich akcje, choć dynamiczne, nie były skuteczne. Tymczasem 5 oczek Tomasa Meyera pozwoliło Stelmetowi odetchnąć 55-39. Gospodarze nie trafiali nawet prostych rzutów spod kosza. Przez 7 minut zdobyli tylko 7 punktów. Tymczasem Stelmet po punktach Ilicy Radicia wygrywał 60-42, a po trzech kwartach już 70-49. Chase Simon przełamał indolencję Włocławian w ataku, rzucając za trzy na początku czwartej kwarty, ale niewiele to zmieniło, bowiem szybko odpowiedział Łukasz Koszarek. Kapitan Stelmetu na luzie przymierzył z daleka, w kolejnej akcji gładko zaś wszedł na kosz i wyprowadził swój zespół na prowadzenie 79-52. W ten sposób wysłał jasny sygnał: goście nie wypuszczą tego meczu z rąk. I tak też się stało. Ostatecznie Anvil po raz drugi w tym sezonie przegrał ze Stelmetem. Tym razem 95-79.